Sposobów na zarżnięcie tego, co Bóg próbuje zrobić poprzez mszę świętą, jest bardzo wiele. I my, głównie księże, jesteśmy no, mistrzami, żeby z tych okazji skorzystać, żeby to zarżnąć. Nie? Miałem świadomość, że ludzie, wielu ludzi z mojego otoczenia, jakoś się tam nudzi albo po prostu odchodzi w ogóle od, od, od mszy świętej. Też miałem takie doświadczenie, że wielu moich znajomych, którzy w ogóle mieli dystans do Kościoła katolickiego, no to tym samym do, do, do Mszy Świętej. Ja mam takie poczucie, że z błahych powodów, z powodów zbyt, zbyt płaskiej wyobraźni, czasem z powodu braku wiedzy, wiele osób tak wiele traci po prostu, nie? Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. W dzisiejszym podcaście trochę powiem o webinarium, które Wojtek będzie prowadził u nas o Eucharystii. Bardzo ciekawe zagadnienie, które nam pomoże głębiej przeżywać te mną trzy spotkania, w czasie których będziecie mogli i zadawać pytania, ale też przede wszystkim posłucha posłuchać o głębokim przekazaniu, które Wojtek ma dla nas, więc najpierw posłuchajmy naszego podcastu, naszego gościa Wojtka, a później tych zainteresowanych z Was zapraszam. Zapisujcie się w opisie tego filmu na naszej stronie pogłębiarka.pl. Ale zaczynamy. Szanowni Państwo, pogłębiarka podcast, pierwszy raz Człowiek w Bieli się tutaj pojawił. Witaj Wojtku. Jak to pierwszy raz? pierwszy raz w Habicie, w tym miejscu, bo wtedy byliśmy w kuchni. A, to chodzi o miejsce tak, tylko. Tak, tak, to się tak ładnie komponujesz z tym błękitem i z tą przestrzenią. Ojciec Wojciech Jędrzejewski, znany duszpasterz, ceniony, ale właściwie też taki, m, chciałbym powiedzieć, religijny publicysta, bo jakby w twojej działalności to nie tylko kaznodziejskie kwestie, ale też takie... mądre, też z, takich, z takich mądrych. Mm. Nie wiem, czy ja się duszpasterzem bym nazwał, raczej kaznodzieją. To jest mi, ja jestem niezwykle przywiązany do, do tej ścieżki, y, którą mnie Duch Święty poprowadził. Ostatnio o tym mówiłeś, że najbardziej A. się czujesz kaznodzieją. No dobrze, no to kaznodzieja. Dzisiaj z kaznodzieją będziemy rozmawiać o Eucharystii. Ja mam takiego znajomego, który mówi... Najchętniej to nam szedł, to bym szedł tylko, żeby przyjmować Komunię świętą a reszta to... to jest bardzo wierzący, bardzo zaangażowany człowiek. Co bym powiedział? Wiesz co? Ja jednak zacznę od swojej historii. Hmm? Tak, dlatego, że to może pokażę trochę, jak to było u mnie. A niech to będzie zaproszeniem, żeby potraktować swoją przygodę z Eucharystią jako właśnie historia, która się wydarza, bo to bo Eucharystia to nie jest tylko historia tego co się stało tam od góry do dołu, ale to jest też historia od dołu do góry. To znaczy naszych zmagań. Moje, z tym moimi zmaganiami to było tak, że pierwszy wątek, który pamiętam związany z Mszą Świętą, to było to, że mnie zaczęła nudzić. Znaczy, no, większość osób dzisiaj nudzi chyba. <noise> ja poczułem, że, że w msza święta w porównaniu do treningu karate, na, na, na który chodziłem w, jako ósmoklasista, przegrywa w, w każdym calu. Mhm. Dlatego nie miałem żadnego dylematu żeby pójść raczej na salę gimnastyczną niż, niż do kościoła, chociaż kościół w Kamieniu Pomorskim był, był przepiękny. Nie? Mhm. I to nie był żaden dylemat u mnie w ogóle. Drugi moment też był kontestacyjny, ale już taki, taki właśnie bardziej na ostro. To znaczy powiedziałem mojej mamie jako 17 latek że nie pójdę na procesję Bożego Ciała. To jest jakieś też około charystyczny taki motyw. Uzasadniłem to tym, że to tam chodzą sami hipokryci, bo w ja mm -hmm. nie będę brał w tym udziału. Moja mama to sprytnie rozegrała przez poczucie winy. <gryw> powiedziała, najpierw powiedziała, załamała ręce, że no, ja wiedziałam, że ty źle skończysz, tak. <gryw> a potem mówi: Dobrze, nie idź. Nie idź, ja, ja, ja pójdę się, będę do ciebie modlić. <gryw> I tak godzinę posiedziałem w tej swojej kontestacji i mówię, a dobra, pójdę, kurde. Co prawda to są obudnicy, ale ja, ja pójdę szczerze. Więc to był taki drugi moment. I potem pojawili się protestanci ze Słowem Bożym i zupełnie straciłem serce do, do mszy. Jeździłem, moi rodzice nie mieli pojęcia o tym. Yy, miałem 17 lat, jeździłem na nabożeństwa do Świnoujścia, do protestantów, najpierw do adwentystów, potem znudziło mi się u nich, odkryłem, że są baptyści, potem baptyści też mi się wydali nużący, więc odkryłem kościół ewangeliczny chrześcijan i tak sobie po prostu skakałem mhm. nie? w poszukiwaniu tak naprawdę kazań. Mhm. No, dlatego tak w, na, na początku od tym kaznodziejstwie, bo to mnie jakoś niesłychanie od początku ciągnęło. I y, tak naprawdę Patrząc po ludzku, ja powinienem skończyć w jakimś zboże. Prawdopodobnie takim zboże, który sam bym założył, żeby było najbardziej jakoś tak entuzjastycznie wokół tego słowa. Ale stała się rzecz przedziwna, bo któregoś ranka obudziłem się i miałem taką myśl, żeby pójść na prze w tygodniu. Mhm. I to była. Ja nie miałem dużo takich chwil w ogóle w swoim życiu, kiedy mógłbym powiedzieć, że jakoś. Coś tam z góry przyszedł sygnał, taki bardziej odczuwalny. Ale to, to, to musiałem mieć na tyle taką świadomość, że to jest coś spoza mnie, że się zdecydowałem się i poszedłem. I tak w ogóle wchodzę do, te, do tej katedry, pięknej katedry kamieńskiej. Po raz pierwszy chyba w życiu, w dzień powszedni. Pierwsze zdziwienie, że tak mało ludzi. Było może z cztery osoby. Drugie zdziwienie, że tam jest mój... Yy, Mój wychowawca zawodowy ze szkoły, pan Przeorek, nazywał się. <laughs> Więc się zdziwiłem, że pan Przeorek, który mi się jawił jako taki człowiek zdecydowany, stanowczy, nawet ostry w swoim tam wychowawczych działaniach, że on jest w kościele i jest taki bardzo skupiony, siedzi w ławce. I trzecie zdumienie to było takie, że ja się tam dobrze czuję. A z jakiego powodu się tam dobrze czułeś? Nie umiałem odpowiedzieć, ale po prostu. Ale to było na mszy, przed mszą? Na mszy, tak, tak. Zaczęła się msza. I w związku z tym, że było tak mało ludzi, to nawet nie bardzo mogłem obserwować, co tam oni robią. Więc wyskoczył ten bezpiecznik pod tytułem, że wszyscy wszystko naraz. Mhm. Więc ja tak na, na, na wszelki wypadek po prostu klęknąłem sobie. To dokładnie pamiętam gdzie, to klęknąłem pod obrazem Matki Bożej. to co to, 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 to też było dziwne, bo już wtedy. Przez ten kontakt z, z protestantami, Matkę Bożą miałem tak troszeczkę na dystans. Hmm. I myślę, że to nie przypadkiem, bo Eucharystia jest bardzo maryjna. To jest coś tak jak, z takiego z takiego wątku, że, że ona po prostu się cieszy, jak matka, która tam do stołu zagoni dzieci. Nie? I jest jej dobrze wtedy, jak, jak widzi przy stole dzieci. Więc prześ przeklęczałem tą mszę yy, i od tego momentu chodziłem codziennie. Przez rok. Po prostu tak jak, jak Forest Gump. <noise> Wyskoczyłem w ten, w ten bieg. Ale co ty tam widziałeś, co ty, żeby się uspokoić, lepiej poczuć? Rok? Przed szkołą, po szkole? Przed szkołą. Przed szkołą codziennie, tak. Yy, ja nie, nie mam odpowiedzi. Yy, myślę, że to w ogóle był, był jakiś taki rodzaj yy, wciągania. W coś, co, co nie było przeze mnie aranżowane, nie? bo jednak bardzo aranżowałem. Tak w, naj, najpierw w tym, żeby tak wejść w to słowo, nie? czytać, od, odkrywać. Zresztą to do dzisiaj jest. Nie? Mm -hmm. potem, się, potem to, co było też przestrzenią mojego zaaranżowania, to było mówienie innym. Ja tam prowadziłem grupę, jedną, drugą, scholę, wymyślałem pieśni, śpiewałem. To tak, przez ten rok to się rozwinąłeś, tak którzy... <laughs> to. Tak, tak. A tu, bo, tu właśnie było coś takiego, że tu przychodziłem, i, jakby, i, i byłem w takim braniu, nie znaczy. W chłonięciu, o tak bym powiedział, że to, to dla mnie było takie doświadczenie po prostu bycia i chłonięcia. No, i efektem tego, tego tej całej mojej przygody było to, że jak wstąpiłem do zakonu, to wiedziałem, że bardzo chciałbym kiedyś opowiedzieć. Y, światu. <laughs> O tym, czym jest msza święta. I pierwsze, co zrobiłem zaraz po święceniach, kiedy wylądowałem w Szczecinie, to kiedy tam zaproponowali mi w radiu jakieś stałe felietony, to, to miałem pewność, o czym one będą. To będzie msza święta krok po kroku. I przez cały rok, co raz w tygodniu, chodziłem do tego radia i tam, mniej więcej, tak przez 15 minut, yy, mówiłem takie swoje refleksje. Próbując w, w taki sposób duszpasterski, jakoś przybliżający, opowiedzieć, co tam się wydarza podczas tej mszy świętej. No, w, będziesz pewnie o tym mówił na webinarach, na których się spotkamy. Ten pierwszy jest w maju. Pamiętasz? Nie pamiętam. To tu będzie napis teraz, <głosy> szanowni <głosy> państwo. W opisie też znajdziecie informacje. Ja bym do tego nawiązał trochę, bo ja pamiętam, że dla mnie takie doświadczenie było, kiedy, kiedy ktoś mi tam opowiedział, jakie symbole tam się wydarzają i jak można się angażować w ten symbol. Na przykład, że moment ofiarowania to jest taki moment, kiedy czyli jak tam ksiądz przychodzi od ambonki do ołtarza, przynoszą mu kielich itd., że w tym momencie można. W, również z czymś swoim wejść, powiedzmy, w kontakt z Bogiem, nie wiem, z moją intencją albo z czymś, co chcę jakoś tak powierzyć. Ja byłem wtedy też są tak mówię, no ciekawe. Mm -hmm. w, w końcu można było tego nie odsłuchiwać, tylko w tym jakoś uczestniczyć, nie? Mm -hmm. ja, ja, mo, motyw, który mną kierował, żeby o tym opowiedzieć, to był taki motyw, y że miałem świadomość, że ludzie, wielu ludzi z mojego otoczenia, Jakoś się tam nudzi albo po prostu odchodzi w ogóle od, od, od Mszy Świętej. Też miałem takie doświadczenie, że wielu moich znajomych, którzy w ogóle mieli dystans do Kościoła katolickiego, no to tym samym do, do, do Mszy Świętej. Ja mam takie poczucie, że z błahych powodów, z powodów zbyt, zbyt płaskiej wyobraźni, czasem z powodu braku wiedzy, wiele osób tak wiele traci po prostu, nie? Także ja nawet nie miałem takiej intencji, żeby powiedzieć, co ty teraz możesz robić, nie, ja ci podpowiem, żebyś się zaangażował, tylko zobacz, to jest tak niezwykłe, to jest tak głębokie, tak piękne, odkryto. No ale no to powiedz, co tam jest, bo wiesz, doświadczenie no. zwykłego człowieka, standardowego, to jest tak, że idzie, organista, czasami lepiej, jakby go nie było. Kazanie jest takie, że nie no ja wiem, u Dominikanów to ja, ja, ja też wybieram te kościoły częściej, bo tam raczej się nie zawodzę. A gdzie indziej, no to wolę, żeby go nie było. Tak mówiąc, wiesz, między Bogiem a prawdą. I mhm. cała reszta symboli i y, y, jakiejś modlitwy powtarzalnej, mhm. no której ludzie nie rozumieją. No to jakby co tam mam pociągać? <laughs> no. To, to fajnie wchodzisz w tą rolę. <laughs> tak, z, 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 znużonych. No, powiedz jest, takie sobie teraz. Wiesz co, no. no, no, no. Ale to, tak to dobrze oddałeś, że ta energia mi się. Rezy, ta energia rezygnacji. Ale mi się. słuchaj. triduum przeżyłem u was na służeniu. I tak. no dawno tak po prostu się nie modliłem. Dawno się tak. I to była liturgia. No, no. Wiesz co? Bo to. Bo to nie chodzi o wow. W takim sensie, że. Ja nie mówię, że ma być wow, tylko niech to nakarmi jakoś, nawet subtelnie, ale niech coś zostawi. To no. to jest, to jest coś z takiej wytrwałości poszukiwacza, który, który szuka, no nie, wiem, chciałby zobaczyć wyjątkowego, nie wiem, ptaka, albo wyjątkowe zwierzę, i on wie, że, że w tym lesie on tam jest, nie jest gotów poświęcić dużo czasu, dużo czasu spędzić. Kiedy się nic nie dzieje w tym, w tym lesie. Na tym, na, na tym oczekiwaniu. Nie? I. Yy, bo. To co, to, co tam się dzieje podczas Eucharystii, no to to jest coś niedostępnego dla, nas, dla naszych zmysłów. Czyli. <laughs> to znaczy, tam jest kochający, działający, zbawiający, stwarzający. Tam jest Bóg w całej krasie. We wszystkim, co zrobił, we wszystkim, co aktualnie robi i we wszystkim, co zaplanował zrobić. To wszystko tam się dzieje. To się dzieje wszystko naraz w absolutnym skondensowaniu, yy, w maksymalnie krótkim czasie. No i teraz do, 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 do takiego ogromu przy naszej percepcji. Mieć dostęp to jest w ogóle niemożliwe. Nie? I teraz możemy to przez wiarę wiedzieć, nie? że tu teraz dokonuje się stworzenie świata, przenikanie wszystkiego Jego boskością, Jego przyjście osobiście do nas, osobiście do pojedynczego człowieka, do nas wszystkich, rodzenie kościoła, zaślubiny z kościołem. No po prostu Weź którąkolwiek metaforę, obraz czy wydarzenie zbawcze mhm. ze Słowa Bożego, to to się wszystko tam właśnie wydarza, nie? W takim maksymalnym skondensowaniu. Ale, ale za zasłoną. To trochę tak jak w, w świątyni jerozolimskiej była ta niedostępna obecność za zasłoną. No i ludzie wiedzieli, że on tam jakoś jest, udziela się, jest dostępny, ale to jest nieuchwytne dla, dla naszych zmysłów. Potem to przeszło też w, w w liturgii wschodniej, że jest właśnie są te Carskie Wrota i za którymi też tego nie, nie, nie widzisz. Katolicy poszli w jeszcze mocniejszy hardcore, bo mówią: dobra, nie zasłaniajmy tego, bo, bo tak naprawdę to, ta zasłona to nie jest w ogóle kwestia materialna. Tylko tą zasłoną to jest zdolność do naszej percepcji i zdolność do tego, żeby to wszystko ogarnąć. Więc, jakby ta zasłona ona nie jest fizyczna. Nie? Więc nie stwarzajmy takiego symbolu. Po prostu niech to się dzieje. Tu wszystko na naszych oczach. Tu w takiej bezpośredniej bliskości. No, ten ołtarz jest przesunięty. Yy, I my patrzymy na bardzo uchwytne ruchy, które wykonuje prezbiter. Mhm. Słyszymy głosy, które się dzieją. Yy, no ale pod spodem, czy, czy tak. wewnątrz tego wszystkiego. Czy, czy nad tym jakiekolwiek metafory byśmy nie użyli, yy, właśnie dzieje się wszystko, co Bóg zrobił. No dobrze, no to opowiedz teraz o tym, co, jakby, co ty widzisz, czy, czy co wiesz, co się dzieje pod tym, czy nad tym. Nie? Wiesz co, to ja to widzę i to, co wiem, yy, czego po pierwsze czego aktualnie potrzebuję, na przykład, jeżeli odkrywam na tym na dzisiejszym etapie, że. Bardzo potrzebuję nawrócenia. To jest jakiś taki dla mnie mhm. kawałek, który z, z całego skarbca chrześcijaństwa do mnie przemawia najmocniej. To teraz trochę i tak jak na stand-upie jest. Idziesz na stand-up i stand mówi: rzucajcie słowo, wokół którego ja teraz będę improwizował i tam się po prostu podzieje między nami. Nie? Jakieś ta, ta akcja. To ja przychodzę i wrzucam. To swoje pragnienie, nawrócenie, i nagle zaczyna mi się z tego wszystkiego, co tam się wydarza w, w Eucharystii, zaczyna do mnie mówić i przychodzić to, co koresponduje z tym moim pragnieniem. Czyli na przykład akt skruchy, cała część ta liturgiczna aktu skruchy przemawia do mnie najmocniej. Te fragmenty ze słowa przemawiają najmocniej. Nagle z tego, z tego bogactwa moje serce wyławia. To, że to jest ofiara baranka, który gdzieś przelaniem swojej krwi dokonuje czegoś, co nazywamy zbawieniem, odkupieniem, oczyszczeniem z grzechów, co się zupełnie wymyka w ogóle naszej percepcji, ale, ale jakoś w to wchodzę. To do, to do mnie też z tego bogactwa przychodzi. Miałem taki okres, kiedy, kiedy takim tematem głównym. Na przykład była y, otwartość na ludzi, przyjaźń, wspólnota. I teraz nagle w tej samej Eucharystii uczestniczę i nagle te symbole układają się w inną konfigurację. Jakby wokół tego tematu wspólnota i nagle w ogóle odkrywam, że w ogóle to jesteśmy razem. Czyli to nie jest o tym, że ty na, powiedzmy, na Eucharystii czerpiesz z tych słów, które tam są i ona daje ci treść, tylko to jest takie miejsce trawienia czegoś, co jest w tobie. Tak, i to jest. To jest zanurzenie. To by było dobre, chyba dobra metafora. Zanurzenie w tym, co ma szansę przychodzić do Ciebie najintensywniej w, no, na tym etapie twojego, twoich potrzeb, twojej drogi. Ale jesteś tam razem z innymi wszystkimi. Nie, To nie jest tak, że masz teraz swoją mszę i sobie specjalny formularz zamawiasz, na przykład msza święta na wróceniu. I że któreś z tych części wyrzucamy, no na przykład, no, no, no nie wiem. I teraz skupiamy się tylko na temacie nawrócenia. Nie? No nie, to jest cały czas ta sama Eucharystia, czyli wszystko, bo dla mnie to właśnie jest nie, całe dzieło Boga, które zrobił, dla nas wszystkich, chociaż wszyscy jesteśmy na różnych etapach. Jakoś każdy może z tego czerpać i razem możemy w tym wszystkim być przemieniani. Ale trochę znaczy to, że jednak wchodzisz w swój świat. Trochę wchodzę w swój świat, znaczy nie wychodzę ze swojego świata e, całkowicie. Jestem trochę tak jak Izraelici na pustyni przy wejściu do swojego namiotu. Nie? Mojżesz wchodził do, do przybytku, i Chrystus wchodzi do przybytku e, zjednoczenia z ojcem w naszym imieniu, a my jesteśmy. Przy wejściu do swoich namiotów, czyli widzimy siebie, nie? Ja widzę ciebie stojącego przy twoim namiocie, co jest symbolem bycia, no właśnie, w takiej otwartości na to, co, jaki, jaki jest teraz Twój etap, nie? z czym jesteś, co tam z tego namiotu wy, wygarniasz i co masz za plecami. Więc każdy jest jakoś u wejścia do swojego namiotu, swojego życia, swojej sytuacji egzystencjalnej, swoich też przeżyć aktualnych, ale jesteśmy razem pat, 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 patrzący na naszego Mojżesza, którym jest Chrystus, no właśnie, bo to znowu jest tak, że w Eucharystii wszystkie figury biblijne, yy, wszystkie kobiety, mężczyźni, święci, święte, prorocy, pasterze, nauczyciele, oni wszyscy wskazywali na, 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 na dzieło Chrystusa, nie? które tu teraz się dokonuje. Są nam jakieś jest, specyficzne momenty, na które jakoś zwracasz uwagę, czy to w ogóle tam. Nie, nie, Bo, nie. Jak o tym opowiadasz, to ja mam takie wrażenie, że Rafał Huzarski tutaj siedział i opowiadał o mszy nie? że Jak on tam przeżył to wszystko, że on tu był w stronę pana Boga i tak dalej. No ale tam jest zasadniczo tak, ksiądz sobie, ludzie sobie. Nie? I oczywiście łączy nas jakaś świadomość tego, w czym uczestniczymy, no ale przecież szaliki, żeby uczestniczyć w Mszy Świętej, odmawianie litanii, różańców w czasie mszy, nam mszy się chodziło słuchać. No to jest jakby ta koncepcja przed reformą liturgiczną. I mi się kojarzy to, co ty mówisz z tym. Naprawdę? No. Ale dlaczego? No bo mówisz o wewnętrznym procesie, a nie o tym, co, gdzie, gdzie jest akcja liturgiczna. Nie? Ale to jest właśnie ten styk, nie? że to jest wewnętrzny proces, który jest w interakcji nie przy okazji, nie, nie na tle. Tylko jest w interakcji z, to, z tą liturgiczną akcją. Znaczy, wiesz, jakby to nie jest tak, że ja to chcę podważać, co mówisz, bo ma, myślę, że myślę, że rozumiem. Nie wiem czy na pewno, ale tak, bo wiele razy miałem takie doświadczenie też, że jakby szedłem i faktycznie, kurka, ja wchodziłem jakoś tak w, w tą rzeczywistość, tylko tak nie porzucając siebie, ale jakby to, co było we mnie, nie było numer jeden. Jakby, mm -hmm. jakby to nie chodziło o rozkminianie teraz moich tematów w takim akurat miejscu, tylko no to się gdzieś na drugim palniku paliło. Nie, głowie. bo to nie chodzi o rozkminianie, to w ogóle nie chodzi właśnie o rozkminianie w sensie intelektualnym, nie? tylko jakieś współbrzmienie. Ale, ale co w ogóle jest też niezwykle istotne, że ta... Tak jak, tak jak Izraelici byli w drodze cały czas przez tą pustynię i tylko na postojach, bo to jest postój. Nie? Po tym postoju idziemy dalej. I ta Eucharystia się dzieje, czyli ten, to za, zanurzenie w, w Jego działaniu, w Jego miłości, przez materię, w historii, pośród znaków, słów, symboli, dzieje się cały czas. I tak naprawdę, my się na tej Eucharystii w kościele wspólnej mamy obudzić w sobie taką wrażliwość, która pozwoli nam uczestniczyć w tym. W tym misterium w każdej chwili naszego życia. Jedząc śniadanie, nie? masz znowu, bo, bo to właśnie o to chodzi, że, że w tym misterium masz, masz zebrane wszystkie rzeczy, z których w ogóle się życie składa. O Jezus, to już wiesz, głębokie interpretacje to są. Nie? Bo to jest no, tak, jak, tak jak <laughs> mówią niektórzy księża na, na kazaniach, czyli to, Eucharystia jest źródłem i celem Kościoła. Czytając chyba konstytucję o liturgii, co to mówi człowiekowi? Jakie źródła, nie? W sensie w przeżyciu mówię. W prze... Bo Ty mówisz o przeżyciu teraz, jak Ty przeżywasz, ale ja tak sobie myślę, wiesz. Wujek <laughs> Władek w wiosce Podłowiczem. Nie załapię tego. <laughs> wujek Władek. Tego nie wiemy tak do końca. Wiesz, no. No tak, widzisz, tym wujkiem, wujkiem Władkiem. Nie, nie, wiesz, nie bo wiem. to nie chodzi o to, że on jakby jest <laughs> y, niezdolny to zrozumieć, tylko że, m, 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 mówiąc jeszcze inaczej, jakby masz tak duży background filozofii, y, teologiczny, rozumienia symboli, że dla ciebie to jest łatwe. Teraz, takie wiesz, wchodzenie w ten symbol, czytanie go, jesteś w sensie specjalistą od tego. No Można żonglerkę przeżyć teraz robić nam przy świętej, ale jak człowiek, który. Y, y, może Miał jakiś smak wynikający z doświadczenia. Ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Bo mi się wydaje, że tam jednak jest więcej takich symboli, które można opowiedzieć jakoś. A przez to, że one nie są opowiadane językiem zrozumiałym, nie chcę powiedzieć bardzo ostrym i precyzyjnym, bo to jakby nie bardzo się ma do symbolu samego w sobie. Ale że jednak, że ten symbol staje się dla mnie symbolem. Nie? No, to, to zrobimy na webinarze. Tam to e, będzie. Tam to będzie. Nie? Też tak trochę się gryzę w język, żeby nie... No to trochę powiedz. ...nie, wy, no. nie, <grym> nie wybiegać. No. Ja ci powiem, co mnie na przykład osobiście y, bardzo rozrzewniło, wzruszyło i otworzyło na nam na święta. Tak sobie uświadomiłem, że jeden z pierwszych gestów, który wykonuje ksiądz, to jest pocałunek ołtarza. Podchodzi i całuje ołtarz. Mhm. Że... Na, znaczy? na, dzień, na dzień dobry, najważniejszego w ogóle wiesz, misterium chrześcijańskiego, jest tak prosty gest jak pocałunek. No, no, to masz tam. Ma, to zależy teraz yy, znowu. No, to, że to jest zaproszenie do, yy, do intymnego kontaktu, do miłosnego kontaktu, yy, do, do blizania swoich ust, uświadomienia sobie, że ty je masz, że te usta będą. Otwierały się na, na pocałunek, którym jest jego słowo, na pocałunek, w którym on tchnie swojego ducha, ducha miłości, ducha przebaczenia. Komunia Święta przecież jest tak naprawdę takim właśnie jednoczącym pocałunkiem. Jakby masz ten symbol, który w takiej swojej bardzo wielkiej prostocie zaprasza Cię i otwiera na wielkie rzeczy. No. Czy wiesz co? Bo to. E, mi się wydaje, że takie okresy znużenia, nierozumienia, nawet tak masz dużo wiedzy, to one są nieuchronne, nie? Bo to zawsze e, to, co jest duże, no to z jednej strony daje się odczuć, a z drugiej strony no po prostu bądź w tym, nie, jakby nie, 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 nie wychodź z tego, bo jak wyjdziesz, to stracisz szansę, żeby w jakimś momencie to, to poczuć, nie? To jest ciekawy temat. Jakby Ja patrząc, czy ucząc się, wiesz, różnych takich mindfulnessowych rzeczy, czy innych, to czy na przykład w tradycji modlitwy kontemplatywnej to też jest mocno podkreślany element, że znużenie, zmęczenie jest jakby etapem drogi, jakimś bardzo ważnym. Kilka razy usłyszałem, ja tego w żaden sposób nie umiem zweryfikować, ale że niektórzy twierdzą przynajmniej, że on poprzedza. Jakiś moment przełomowy, czy jakiegoś wzrostu. Ja kiedyś się zastanawiałem w ogóle nad tym, jak misteria fun funkcjonowały, bo, bo Eucharystia jest trochę jakimś takim mm -hmm. misterium. Nie? No Oczywiście. Dla nas to jest nużące, no tak sobie pomyślałem, no dobrze. Ale jak w każdych kulturach, misteria y, funkcjonowały, one też były schematycznymi rzeczami, w których były jakieś odwzorowania pewnych rzeczywistości, symboli. Dla nich może też to było. A jednak w żadnej książce nie przeczytałem, że ludzie nie chodzili na jakieś misteria takie lokalne, bo widzieli, że to nie ma sensu, albo mag czy, czy ten nasz był jakiejś takiej wątpliwej jakości, czy nie była jakaś taka świadomość, że trzeba coś po prostu tak odgrywać. To jest złe słowo, ale przeżywać jeszcze raz. Mimo, mimo braku powiedzmy jakiegoś przeżycia emocjonalnego, to jakby ten proces takiego. Nie wiem, jak to nazwać. No. Mi się w ogóle wydaje... Odwzorowywania jest potrzebne. Tak, i mi się też wydaje, że, że chociaż to brzmiało brzmi banalnie, właśnie ta, ta, ta opowieść na, 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 na dzień dobry, nie? o tym, że mi tam było dobrze w takim znaczeniu, że ja nie rozumiałem. I dopiero dużo później podjąłem próbę, żeby sobie to nazwać. Dlaczego ja tam się czułem dobrze? Nie? Co to się, co, co być może jakimś takim wewnętrznym zmysłem do mnie docierało. I fajnie byłoby o tym opowiedzieć. Nie? Więc mi się wydaje, wydaje, że jak ktoś się tak wewnętrznie w ogóle wyłączy, uzna, że to jest dziwne, narzucone, nie moje, to nawet gdyby on miał dużo wiedzy, dużo informacji na temat symboli, to to wejdzie w, gdzieś do głowy, ale to wcale nie to, to, to trochę tak jak opowieść o jakiejś kulturze obcej ci, nie? że zrozumiesz coś tam. No ale to nie sprawi, że ty tam się teraz przeprowadzisz do tej kultury, będziesz tam żył, bo to jest dalej coś obcego dla mm -hmm. ciebie. Nie? Mi się wydaje, że to, co w ogóle yy, decyduje o takim otwarciu na, na liturgię, na, 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 na misterium, to jest wiara, że, że ty możesz w tym uczestniczyć, nie? że to jest dla ciebie. Yy. I warto sobie uświadomić, że jednak bardzo wielu ludzi, kiedy przychodziło na, na Eucharystię, to czuło, że tak, taką gdzieś fundamentalną wątpliwość, że może jednak nie jestem godzien, żeby tutaj być. Tak w pełni. Tak jak inni. To dotykamy tematu przyjmowania komunii, przyjmowania Chrystusa. Nie? Jak ktoś to... Bardzo wielu katolików przez wiele przecież e, dziesięcioleci to nie było normą, że Przychodzili na Eucharystię po to, żeby przyjąć Jezusa w Komunie Świętej, nie? No tak, jakby to, to przykazanie o tym kościelne, żeby raz w roku przyjmować Eucharystię, to się nie wzięło z niczego, tylko dlatego, że nawet raz w roku ludzie nie przyjmowali. Właśnie z tego no, poczuć. Znaczy no. Teologia taka była wtedy też zbudowana, podkreślająca oddzielenie wspaniałości Pana Boga od naszej niedoskonałości, no i ziemię między nami, przepaść. Tak, no to gdzie tak. tu do Komunii chodzić, nie? No Więc jesteś na, na jakimś takim y, wydarzeniu, chodzisz po y, y, z, zarysie wulkanu, tam coś tam się wydarza w środku, y, 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 które może cię zgładzić. Nie? Gdybyś na przykład niegodnie coś tutaj zrobisz, to, to nie wiadomo, jakie będą konsekwencje. Może tam właśnie wpadniesz w tą czeluść i, i będzie po tobie. No, nie? A święty Paweł mówił, kto ciało i krew Chrystusa przyjmuje bez łaski. Nie, sobie. on nie, nie, niegodnie mówił. O, kto przyjmuje niegodnie, nie? E, a to w ogóle jest ciekawy fragment, bo to też trzeba by przywołać kontekst, e, w jakim on o, tym, on o tym mówił. Ale to na w, w webinarze. <grytanie> kurka kusisz, no. Chciałem to usłyszeć, no powiedz <grytanie> No No nie, 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 nie. Właśnie o to chodzi, że e, żeby to mogło nas pociągać, no to my e, potrzebujemy takiego Połączenia czegoś, co jest e, zachwytem i jakimś respektem. Nie? Takim <laughs> miłosnym zachwytem, a zarazem no, czymś takim, co, 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 co budzi to, o czym Biblia mówi, że to jest bojaźń Boża. Mhm. No, czy, powiedzmy, że ta bojaźń nie chodzi o banie się. Nie, nie, nie. nie. Chodzi o, sz o szacunek. I oświadomość, świadomość, że, że to, co się wydarza, jest no, jakąś nieskończonością, która cię do środka siebie zaprasza. Dobrze, a... ale to, to, co też powiedziałeś o tym, bo to w ogóle jest ważne, mi się wydaje, że na Eucharystię idziemy razem, nie? że to nie, nie, nie jest coś, nad, gdzie dominantą byłoby moje osobiste przeżycie. Tylko. To, to jest bliżej takie metafory, jak uroczystość rodzinna. To jest uroczystość rodzinna. I... No dobrze, dobrze. No to wiesz, to od początków chrześcijaństwa możemy sobie porozmawiać. Jakby to byłoby zrozumiałe wtedy. Mała, wąska grupa ludzi, która celebruje coś, nie? No a tu Warszawka. Ja sobie wybieram kościół, który chce, nikogo nigdzie nie znam. No, no i... to ta metafora mhm. tego, że to jest bliskie, rodzinne, przez. No wieś... nie, 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 że bliskie. Nie, 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 nie. Nie to, nie to chciałem powiedzieć jako najważniejsze, tylko że to jest uroczystość rodzinna. Czyli jest... Na której jest tłum obcych ludzi. To tak jak na weselu wiesz. Ludzie, z którymi nie, których nie znam, a ja tutaj jestem bratem mm, pani młodej. No to halo. No ale to nie zmienia faktu. Że w centrum tego, co nas tu spotkało, jest ślub tych młodych. Nie? I na przykład ja tak jak czasami się na tym znajdę na takiej imprezie, to mnie to wzrusza, że oni, że oni to robią. No, na nich jestem skupiony. Czasem jak ktoś obok mnie stanie i nie znam, albo siedzimy przy stole razem, to go pytam. A pan to jest kim dla pana młodego nie? na przykład. I dalej punktem odniesienia jest to, co tam się wydarza między, między nimi. A my jesteśmy tutaj gośćmi weselnymi. I to jest w ogóle, Jan Chrzciciel powiedział, że przyjaciel oblubieńca patrzy i doznaje najwyższej radości. On, ale na co on patrzy? On patrzy jak, jak oblubienie, ślubie oblubienicę. Ale przecież Jan, Jan Chrzciciel też jest tą oblubienicą. A zarazem jest w takiej pozycji przyjaciela, oblubieńca. Nie? I my trochę w, w liturgii jesteśmy w tej podwójnej roli. Że to, to chodzi o nasze zaślubiny, ale nie mojej indywidualnej duszy z Chrystusem, też indywidualnej mojej duszy, ale naszej wspólnej duszy, jako, jako oblubienicy, którą jest Kościół. A z drugiej strony jest ta, ta, ta cząstka, która patrzy z zachwytem, że może w tym uczestniczyć. Nie? A teraz krótka przerwa. Chciałbym zaprosić Cię do naszej bezpłatnej aplikacji Pogłębiarka. W tej aplikacji znajdziesz codzienne medytacje, kursy rozwijające nas psychologicznie i duchowo, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli to, co znamy jako ignacjański rachunek sumienia, muzykę medytacyjną oraz tradycyjne modlitwy. Wszystko to bez opłat dla Twojego rozwoju. Pobierz i rozwijaj się. Tak, tylko wiesz, jakby ja nawiązałem do tych wąskiej grupy, bo to. Hmm, to mówienie o tym, że razem przychodzimy, nie? Jakby grupa ludzi, wspólnotowość i, i Eucharystia ma być czymś wspólnym wydarzeniem, mm. nasz ludzi. To to zupełnie inaczej się czuje, jak to jest. To są wspólni ludzie, którzy, których coś łączy. Może i tak, ale wiesz co, to, to, to zawsze jest też tak, ci łączy to tym bardziej, to, to, to nigdy nie jest tak, że tam masz w tej kameralnej, w tej kameralnym gronie zawsze no, będzie też ktoś, kto cię nie łączy. Z którym i go, nie chcesz się łączyć, i go, ale Wojtek, no i dobrze. bardziej no to, zauważysz nawet jeszcze niż w tym dużym Może gronie. i tak, no ale wiesz, każdy z nas, i ty, i ja uczestniczyliśmy w Wigilii dla bezdomnych, czy Wigilii dla osób samotnych i masz doświadczenie Wigilii w, w klasztorze, czy w domu rodzinnym. No i jedno, i drugie Wigilia, no i co? No jakby niestety, co jakby się na w rzęsach nie stanął, to na tej wigilii dla osób samotnych jest taka atmosfera, że my nie jesteśmy aż tak blisko. No bo nas, nie mieliśmy interakcji wcześniej, tego nie przeskoczysz. No nie znaczy, że się nie szanujemy, czy, czy nie chcemy, ale no nie ale ma tego jest, Moja akurat, przykład, psychika zawsze takiego psikusa wywinie, że choćby był najbardziej intymnym czymś, to na przykład wkurza mnie, że ten mój współbrat, się, czemu on tak się wydziera? Nie? Już sobie obiecałem, że rok temu sobie obiecałem, że nie będę obok niego siedział. <noise> to w ogóle było śmieszne, bo to chodziło o Wigilię paschalną i to aleluja, po prostu zawsze tak ryczał z takiej radości. Yy, on wie, że o nim mówię. <noise> Pozdrawiamy. I zawsze sobie obiecywałem, że przypilnuję tego, że, a przecież tam jest duże prezbiterium i są dwustronne i zawsze lądowałem obok niego. <noise> Więc zawsze znajdziesz powód, żeby się rozproszyć. Yy, a nawet no. Ale nie o tym mówię. Wiesz no. co, już lepiej być na kogoś zezłoszczonym niż być w, w oddzieleniu, w obojętności. obojętności. Czyli, na, czyli nawet jak mamy trudne emocje wobec siebie, czyli jakiejś zasłości, to i tak one są, mówią o tym, że jesteśmy w jakiejś rodzaju bliskości. Może trudnej, ale jesteśmy. A, A jak... mówi tak samo. Jesteśmy w wielkiej bliskości, jesteśmy ludzką rodziną. Ale nie? tego nie czuć, to jest teoria. Nie czuć, no to jest teoria, ale do, do tej teorii próbujemy dorastać, nie? No, są jakieś, wiesz, yy, różne, to, bo to, no, są różne okoliczności, które mają nas jakoś na to naprowadzać, otwierać. Sakra rolą sakramentu jest nas otwierać na to, co się dzieje cały czas. Bo cały czas mhm. Bóg próbuje nas przekonać o tym, że jesteśmy jedną ludzką rodziną, cały czas próbuje nas przekonać, że przez materię przychodzi do nas i nas kocha i zbawia. Cały czas to się dzieje, nie? ale gdzieś się tego yy, jako chrześcijanie. Mamy uczyć, celebrować, cieszyć się tym i doświadczać tego w jakiejś największej pełni. No to, to taka by była definicja. No nie pociągnął mnie to. Sorry, <laughs> tak. Ciekawe, w jaką ty wskoczyłeś teraz ten. W jaką ty wskoczyłeś? Nie, to są moje. Na, na, ja, ja, wiesz, rejestr. Ja, ja mam takie, wiesz, w głowie myśli i takie i takie. Teraz się zajmuję tymi, ale to nie znaczy, że je wymyślam. No, no, no. Chodzę do kościoła tu obok chodzę do spowiedzi też, już tu obok nie, ch nie chodzę na przykład, z, z bardzo konkretnych powodów, nie? No i za każdym razem, kiedy idę gdzieś tam do konkretnego miejsca, które myślę, no jakby żałuję, wiesz, naprawdę żałuję i, i, i dobrze, ja sobie myślę, ja sobie poradzę, nie w sobotę, w, so nie w sobotę, w tygodniu jakoś tak pójdę, nie? Znaczy, znaczy, no, że, żeby było jasne, będzie tak, znaczy yy, sposobów na zarżnięcie tego, co Bóg próbuje zrobić poprzez mszę świętą, jest bardzo wiele. I my, głównie księża, jesteśmy no mistrzami, żeby z tych okazji skorzystać, żeby to zarżnąć. Tą, tą sposobność, aby się wydarzyło to, co największe, najświętsze, otwierające, jednoczące, otwierające jakąś nową drogę. Można to zarżnąć przez niedbałość. Yy, przez jakiś subiektywizm w doborze pieśni. Może to zarżnąć przez yy, no taką, nie wiem, jakoś arogancję w mówieniu kazania. Kazanie to jest w ogóle, jak ktoś dotrwa do kazania, załóżmy przez ten pierwszy moment, yy, niech by to właśnie była ta przeszkoda pod tytułem niechlujstwa, no to już kazanie go może całkowicie załamać i załatwić. I wychodzi, a nawet tak nie wychodzi, to i tak wychodzi we, wewnętrznie co jeszcze może no, w takim praktycznym, realnym Znaczy, znaczy To jest no. miecz obosieczny, bo yy, ja jak mogę, to wybieram wspólnoty jerozolimskie albo, albo kościół dominikański, jeśli mam do wyboru, dlatego, że wiem, że, że wy się przekładacie do tego. Tak? I co to znaczy? Że człowiek, człowieka może yy, jakość tego ponieść i może również obciążyć. Jest i tak, i tak. Natomiast większość osób które nie ma do dyspozycji takiego wyboru, ma co ma. Nie? Większość osób nie żyje w miastach, gdzie, gdzie, gdzie może sobie pójść do takiego miejsca, które, które ceni. I teraz ja też pochodzę z mojej miejscowości i pamiętam taki moment, kiedy to, co mi pozwoliło przetrwać, to wiesz, wchodził mówię, pieprzyć, co on mówi, przetrwać jakby do, do, do dalszego momentu. Nie? Znaczy nie zawsze tak było, nie zawsze, ale były takie momenty, że to no naprawdę zastanawiasz się, co, co tam robić. Nie? I dla mnie jakby zostawmy, to nie jest centrum tego wszystkiego, nie? Jakby ja się zastanawiam, co się będzie działo dalej, nie? Jakby ta modlitwa eucharystyczna, jakby to starałem się jakoś tak przeżywać. I, yy, yy. no, ale potem się pojawia takie pytanie, które mi zadał kumpel inny. To może lepiej zrobić medytację i wskoczyć, wskoczyć na samą eucharystię i wyskoczyć, nie? <laughs> Na samą eucharystię, czyli na no, przyjąć Świętą. Świętą? Da, właśnie tak. Przyjąć komunię święto i bach, nie? Nie ma ogłoszeń, nie ma Nie Wiesz, on mi to wypowiedział myślę, że jest wiele osób, które się zastanawia nad czymś takim, nie? Tak, tak. No, to jest smutne, znaczy, bo smutne jest to, że to, co miało być właśnie takim zogniskowaniem, takim gorącym punktem, za którym się tęskni, które się, w którym się Ka karmi, ożywa, nabiera sił, że stało się takim czymś, czymś takim, co, co staje się mozołem, torem przeszkód. A czasami poniżając, nie. ale zostawmy to, bo to nie jest podcast dla księży. Księży nie zmienimy, siebie możemy, czy swoje postrzeganie jakoś na to wpływać. Nie? Jakby mnie to interesuje. No, mam co mam, nie zmienię, nie? ale mimo wszystko nie chcę ze względu na to, że obiektywnie coś jest y, zrobione słabo. To, jakby, to ja nie chcę być jakby ofiarą tego, że to jest zrobione słabo, i ja muszę z tego zrezygnować. Nie? Jakby, gdzie jest punkt zaczepienia, który powie mi, y, możesz się karmić, pomimo tego, że otoczka jest niskiej jakości. Otoczka. Już to mi się wydaje, że jest taki motyw oprócz tego, o czym będę mówił w webinarach, <noise> czyli tej. Y, I nie powiem. Tych, nie powiem. Y, tych spostrzeżeń, <noise> tych. Y, tych odkryć, nie? które mogą być takim uchwytem, w fokusingu się używa tego. Tak. <laughs> takim uchwytem, który cię przesunie gdzieś dalej. Nie? No to, to, to symbole są takim, takim uchwytem, one po to, po to są nie? i można kontakt z tymi, z tymi symbolami ożywić i, i doświadczyć, że one nagle zaczynają rzeczywiście gdzieś cię, ciebie nas przesuwać. W miejsce, którego byś sobie nie wymyślił, nie? E... Powiesz o jednym chociaż? O jednym. No to powiedziałem już o pocałunku, ale. Ale pocałunek widzi ksiądz i liturg. w sensie ministranci, lektorzy, nie? Człowiek, który jest w przedostatniej ławce. Jest. No, no, takim bardzo. <grym> Wymiernym w ogóle zespołem symboli to jest to, co się wydarza w akcie skruchy. Bo to jest doświadczenie wspólne. Znaczy, że my tutaj jako wspólnota wyznajemy naszą grzeszność. To nie jest indywidualne i to jest w ogóle modelowe, co tam się wydarza. Znaczy, chcesz się dowiedzieć, o co chodzi w skrusze chrześcijańskiej, mhm. no to mhm. przeanalizuj. I przeżyj akt z kruchywem przy świętej. I, I to Cię ma szansę wyleczyć z różnych nerwic wokół tematu, właśnie grzechu, poczucia winy i wszystkich innych z tym związanych. Wypowiadanie tego, że ja mam grzech i w głowie, i w czynach, i w słowach, iż słyszę, że ktoś ma to samo obok, tak? Ale bardzo mi się podoba ten. <noise> nie, no bo takie są słowa, tak, tak, nie? Spowiadam tak, się tak, wam. Tak. Niekiedyś y, babcia, babcia to była jakaś, czy jakaś kobieta, nie wiem, ale ktoś taki starszy powiedział, że, że, że pamiętasz taki moment, kiedy. W, nie, nie wiem, czy to było lokalnie, ale że, że, że ludzie robili tak i wam się spowiadam, że oni patrzyli na siebie. Mówię, kurka, ale fajne, nie? Hmm. Po pierwsze, po pierwsze zaczyna się w ogóle od takiego zdania, które wszystko upraszcza. Uzna, uznajmy naszą grzeszność. O nic, to, to jest pierwszy punkt. Po drugie, wyznaj ją. I tyle. Nie? Jakby to, jeśli chodzi o temat skruchy, pokuty, to to są. Masz fundamenty. Nie? Uznaj i wyznaj. No i potem. No i nie ma czasu, żeby w ogóle to zrobić, nie? Bo, jakby, bo jest automatyczne wypowiadanie tego formuły, która nam wspólnotowo reguluje, w jaki sposób to wyznawamy. Nie mam chwili na to, żeby to uznać. Bo jakby nawet była taka wiesz, chwila. Ale właśnie jest to uznanie, bo to uznanie i wyznanie jest, jest punktowe, jest zawsze tylko takim sygnałem, że chodzi o postawę pielęgnowaną w ogóle na co dzień. Tutaj tylko to sobie razem yy, robimy, ale że nie chodzi teraz o rozkminę nad poszczególnymi grzechami, nie chodzi o rachunek sumienia, nie, nie chodzi o żadne przepraszanie nikogo, nie chodzi o kajanie się żadne. Mhm. Tylko o taką prostotę yy, zobaczenia, uznania, wyznania. Ty się uczysz tego prostego rytmu, jak w ogóle wdech i wydech. Nie? Bez, takiego, bez takiej potrzeby, żeby to było perfekcjonistyczne. I to jest to, i to jest to. Ty, ty masz rozumienie, jak to zrobić. Nie? Człowiek, który nie ma rozumienia, to wypowiadam formułkę, którą się nauczyłem. Nawet nie pamiętam kiedy, od dziecka, nie? Wchodziło mi, ale pewnie nigdy się nie zastanowiłem. A jak się zastanawiałem, to nie miałem odpowiedzi, więc opuściłem zastanawianie, Mnie to boli. Mnie to boli, że po prostu tam jest coś, o czym ty mówisz, a tego nikt nie wie. No i potem, co, co mogę wybrać, nie? Mit, który nie niesie treści, ubrany w rytuał, no mhm. bo de facto to jest. Y on jest, że zawsze, wszyscy antropolodzy to mówią, że kiedy się działo, że mit nie miał treści, on był usuwany ze społeczeństwa. No co się dzieje w Europie teraz? Nie? No i wiesz, i teraz, oczywiście, to, 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 bo to jest temat yy, yy, wtajemniczania. W, ta, w, w chrześcijaństwie to się nazywało wtajemniczaniem. Ale ono zawsze było robione nie przed czymś, tylko po czymś. Nie? Czyli, że najpierw było uczestniczenie, a te wszystkie takie katechezy wtajemniczające, one były postfaktum. Czyli najpierw po prostu wejdź tak to. Tak, tak, tak było, tak, tak, tak. Kateche katechezy, znaczy był jakiś rodzaj przygotowania oczywiście yy, no, no, poważnego przygotowania, ale po chrzcie następowało wyjaśnianie tych symboli, nie. A przygotowanie do chrztu katochumenat dwuletni. No, no on się wiązał z nawróceniem. On był jakimś wprowadzeniem, oczywiście, też w symbole, ale to, co podkreślają to logowie liturgii, że właśnie mówienie o tych symbolach przed byłoby zdradą w ogóle tych symboli. Dopiero kiedy one stały hmm. się Twoim udziałem, kiedy jesteś ich uczestnikiem. Nie? Wiesz, bo to jest też takiego, że no, chrześcijaństwo jest jednak przygodą yy, wspólną, nie tylko pojedynczą. No i Eucharystia jest czymś takim, że Oczywiście, każdy podąża swoją drogą. Ale w ten dzień zmartwychwstania pana, który to wszystko zebrał i podniósł z grobu, przyjdźmy z tych swoich ścieżek. Nie? Przejdźmy trochę przekraczając też te swoje różne etapy, na których jesteśmy, po to, żeby razem zrobić to, co robimy indywidualnie, jakimś wspólnionym rytuale. Zróbmy razem najważniejsze rzeczy, które są składowymi naszej tożsamości. Nie? Czyli bądźmy, razem wyznawajmy grzechy, razem słuchajmy słowa, razem wyznawajmy wiarę, razem wyraźmy solidarność przez naszą też przez złożenie darów na, na potrzebujących. Razem wołajmy do ducha. Razem odkryjmy, że ten duch wstępuje nie tylko na postacie eucharystycznej, ale na nas. Z nas czyni jedno ciało. No to wiesz, zostaliśmy zainicjowani bez pytania, bez zgody w większości przypadków naszych. No to teraz to jest dobry moment, żeby już zdrady, zdrady nie będzie. Nie będzie zdrady, tak. No i to jest kwestia przede wszystkim decyzji. Hmm osobistej, żeby po to sięgnąć, bo to jest dostępne. To, to, co, to co ja zrobiłem wtedy po poświęceniach w 1994 roku, to jest dostępne w Internecie. No dobrze, no. To ja nie wiem, jakby trzeba było grzebać, żeby ktoś... No, wiesz, żeby żeby to, nie wygrzebał. Ojej, ale w mainstreamie nie jest. A ludzie są tak przebodźcowani różnymi rzeczami, że tylko Smakosze i specjaliści w danych dziedzinach grzebią w poszukiwaniu. Nie, to nie jest w ogóle do grzebania, to jest dostępne na tacy, wszystko. Jak piszesz sobie szasz święta krok po kroku, to ci wyskoczy kilka przynajmniej pro, propozycji, takich właśnie egzystencjalno-symbolicznych wyjaśnień, podprowadzeń pod to, co tu się wydarza. nie? Mhm. Mnóstwo. Pytanie, czemu ludzie po to nie sięgają? nie? Może gdzieś fundamentalnie taka wiara została naruszona też przez, przez ten sposób praktyki, nie? W to, że to ma sens. Ma sens uczestniczenie? Czy ma uczestniczenie, w, w, wgłębianie się, ale tak, głównie uczestniczenie, nie? Albo że tego w ogóle, że to, jest, że to niektórzy, niektórzy mogą mieć taką rozkminę, że to mnie przerasta, że to w ogóle, nie, nie to nie jest dla... Takiego prostego człowieczka jak, jak ja. Wiesz, a teraz tak się trochę jeszcze zastanawiam, bo jak powiedziałeś, że ten wyjaśnienie było po zainicjowaniu. Ale ja rozmawiałem z takim mężczyzną, który, wiesz, tak, o mszy rozmawialiśmy, i on powiedział, weź mnie to nie pociąga. Jakby, jakby to było takie podsumowanie jego etapu rezygnacji, on już zrezygnował. I on mm -hmm. tam poszedł czasami, ale nie wiem dlaczego. Czasami pójdzie po prostu. Ale on, jakby ewidentnie powiedział, mnie to pociąga, ty nie dla mnie. Wiesz, I teraz się zacząłem zastanawiać, jak o tym mówiłeś. A może jego to nie pociąga, bo jakby nigdy nie było takiego miejsca, gdzie ktoś mu trochę, no właśnie, przed, w trakcie, bo już zostawmy to. Ale pokazał, tu, w tej rzeczywistości, możesz znaleźć przestrzeń na to, co ty powiedziałeś. Mm -hmm. Na to, że twoja egzystencjalna rzecz jest z tobą w trakcie w tej akcji coś się dzieje nie jakby ty to załapałeś ale większość rzeczy my się uczymy nie przez to, że my coś załapiemy, tylko ludzie nam wiesz dzielą się wiedzą doświadczeniami, kierunkami, nie? No tak, ale może być tak, że ktoś po prostu tego nigdy nie, nie załapał, nie usłyszał, ale była tak, że ktoś załapał i usłyszał, no ale został gdzieś jakoś naruszony właśnie przez tą. przez to jak to wygląda w praktyce. Nie? Zewnętrznej, od tej zewnętrznej strony, jakoś głęboko zniechęcony, nie? I, I ci ludzie mówią, że już nawet nie chce próbować, nie? A bywało tak, że ktoś próbował, wrócił na chwilę, ale dalej to dla niego jest jakiś taki obcy świat, nie? Wydaje mu się. No ja, dobrze, z tą rozmowę, to ja chciałem i zaznaczyć, że jakby to nie jest tak, że jestem ignorantem w tej kwestii i że, <laughs> że, że uważam, że tam nie ma co ratować. Trup już się rozłożył, więc zostawmy. No, mam zgoła inne, inne przekonanie. Natomiast... Ale, z, ale z głębokim przekonaniem i wyczuciem tych ludzi, którzy nie, mają. Z ten... frustracją ogromną. No tak, wiesz, tak, jakby tak, tak. Z taką, że czasami. <sighs> Chciałbym rzucić coś, wiesz, w, w trakcie, w, no, no, ale tak, i, i, tak. Wiesz, i, i ta złość mi czasami przerasta, nie? Jakby i, i, I to mnie jeszcze bardziej wkurza, bo mówię, tumanie, przyćmiłeś po prostu takie, y, 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 takie symbole, które mogły człowieka podnieść i pociągnąć, a też go po prostu do parteru sprowadził, nie? No to naprawdę no, nie mam cierpliwości do takich rzeczy, nie? I, i, I czasami mam ochotę wyjść, no a nie wychodzę, hmm. ale, ale potem myślę, że źle, że nie wyszedłem, bo się wkurzam jeszcze bardziej, nie? A, a, a z drugiej strony, jakby jest, mam sam takie doświadczenia, że to naprawdę może być lekarstwo ogromne na to, co się w Twoim życiu dzieje, albo coś, co procesuje dużo bardziej kawałki. Nie? No. Ostatecznie, dlaczegoś to Jezus powiedział nie, do tych apostołów i do nas, że chodźcie, gdzie mamy ci przygotować ucztę, no idźcie, przygotujcie tam. Nie? Chodźcie, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. Bierzcie, pijcie no, tylko, że jakby ma znaczenie, jak ktoś ci poda do stołu, nie? O, bardzo. Można być żry no. i... A, a można to a. zrobić tak, że jakby czujesz się gościem stołu, i chcianym przy stole, nie? Może to jest trochę o tym. Dobrze, szanowni państwo, więcej Ojca Wojtka <laughs> będzie można posłuchać na webinarze trzy spotkania, zapraszamy. Na żywo albo, albo chyba potem można to mieć także w, w nagraniu. Ale zapisać się trzeba, żeby można było. Tylko nie trzeba na żywo uczestniczyć. I. No nie zobaczymy się na festiwalu w tym roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym. Dzięki. Ja Woj... Dzięki. Moi drodzy, a webinarium z ojcem Wojciechem to są trzy spotkania: 22, na początek 22 kwietnia, na początku o krwi. I ciele. Później tydzień, później 29 kwietnia, to jest o słowie, jak w Eucharystii, w liturgii to słowo działa, co no Wojtek tutaj dużo ciekawych rzeczy powie. A później 13 maja to jest o duchu Eucharystii. Trzy spotkania lub trzy nagrania. Możecie na nich być online, jeśli możecie, a jeśli nie, to tylko nagrania do Was dotrą. Będzie możliwość zadania pytania, więc bardzo serdecznie zapraszam. Wojtek na pewno dużo przekaże, polecam. Zapisać się oczywiście możecie w opisie tego filmu lub na naszej stronie pogłębiarka.pl. Pobierz naszą bezpłatną aplikację Pogłębiarka. Znajdziesz w niej codzienne medytacje, kursy psychologiczne i duchowe, praktykę modlitwy głębi, sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia, oraz muzykę medytacyjną i tradycyjne modlitwy. Pobierz i zrób krok w głąb. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty.